Zmywak! A jaka jest Wielka Brytania w 2023 roku? No cóż, to jest Rishi Sunak, szef brytyjskiego rządu i człowiek odpowiedzialny za fantastyczną pozycję Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Do jego długiej listy osiągnięć należy m.in. To jest Karol, nowo mianowany król Wielkiej Brytanii, którego bez wyjątku uwielbia każdy mieszkaniec wysp. Zapytaj dowolnego Brytyjczyka o swojego ulubionego monarchę, to bez chwili zastanowienia odpowiedź, jeżeli... A to jest Suella Braverman, brytyjska sekretarz stanu, która na tyle skutecznie ogarnęła temat nielegalnie wpływających do Wielkiej Brytanii łodzi, że Brytyjczycy nareszcie odzyskali spokój, wiarę we własne granice i wiarę w brytyjski rząd. Naprawdę! A to jest według Netflixa śnieg! Mówmy się przez chwilę, że ta inteligentnie wyglądająca maskotka to rząd Wielkiej Brytanii. I ten rząd jest tak fantastyczny, że nazwijmy go Zenek. Smutna prawda jest taka, że Zenek jest stary, chciwy i ślepy. I od bardzo dawna w obłędzie szczeka na swojego właściciela. No i od kilku lat wyborcy, czyli właściciel Zenka, pogodzeni są już z faktem, że podstarzały maskotek żyje w swoim świecie. A od przynajmniej 3 ostatnich lat uważają, że Zenusiowi ostro się tam pod kopułko od Janie Pawliło. Dużo złego można o Zenku powiedzieć, ale nie różni się on jakoś specjalnie od pozostałych psów szczekających w innych częściach świata. Znakiem rozpoznawczym twojego i mojego Zenka jest to, że w 10 minut znajdzie miliardy funtów na nieswoją wojnę, ale przez 2 lata nie wykopie z ziemi kilku groszy na wygrzebanie się z własnych kryzysów. Jako pies obronny Zenek też robi strasznie dziwną robotę. Dzięki temu, że głośno szczeka, Zenek myśli, że jego kraj powinien być bezpieczny, a granice szczelne jak poglądy lewicy. No i te granice są szczelne. Tak szczelne jak covidowe maseczki rekomendowane przez profesora Simona. Zenek nie rozumie, dlaczego z roku na rok coraz więcej pcheł wskakuje mu na plecy. No ale pies jest już tak stary, że od bardzo dawna nie rozumie się totalnie ze swoim właścicielem. Za 18 miesięcy ludzie w Wielkiej Brytanii pójdą do urn wyborczych, gdzie zadecydują, czy Zenka zatrzymać, czy zwyczajnie uśpić. No i obawiam się, że nawet gdyby wybory odbywały się już dziś, a nie w przyszłym roku, to los Zenka wyglądałby... O tym, jak bardzo źle wygląda przyszłość brytyjskiego rządu, doskonale pokazują wyniki ostatnich wyborów samorządowych. Te odbyły się na początku maja i wyraźnie pokazały 3 ważne rzeczy. Po pierwsze, ludzie totalnie stracili wiarę w rząd, a do głosowania mało kto w ogóle poszedł. No chyba, że niższą o 30% w stosunku do poprzedniego roku frekwencję uznać za duży sukces. Po drugie, odklejony od szarego obywatela premier jest oczywiście bardzo zdziwiony faktem, że jego partia znalazła tak mało poparcia wśród brytyjskich ludzi. Cóż, ja osobiście zdziwiony jestem faktem, że po tym, do jakiego stanu doprowadzono ten kraj, ktokolwiek jeszcze uznał, że Zenek u sterów Wielkiej Brytanii to dobry pomysł. Tylko polski emeryt rozumie, jak po latach kopania go w twarz można wiecznie i na okrągło głosować na tych samych przywódców. Nasz brytyjski Zenek z powodzeniem przez ostatnich 13 lat głośno szczekał, przy czym 3 lata temu niemal śmiertelnie pogryzł swojego właściciela. Rekordowa liczba strajków organizowanych w Wielkiej Brytanii na przełomie ostatnich 2 lat nie jest oczywiście dla rządu żadnym sygnałem. Zenek zrobił się ślepy i głuchy. Od bardzo dawna nie pamięta nawet, kto jest psem, a kto właścicielem i kto od kogo w tej relacji zależy. I właśnie ta patologiczna relacja doprowadziła do sytuacji, w której Wielka Brytania znajduje się obecnie, zalana niespotykaną wcześniej ilością lekarzy ginekologów, z cenami i podatkami sięgającymi poziomów niewidzianych w tym kraju od ponad 40 lat. Kondycja Zenka jest w tej chwili na tyle słaba, że nawet gdyby do mety ścigał się sam ze sobą, to i tak dobiegłby trzeci. Podobnie jak w Polsce i w innych krajach świata, przyszłość Wielkiej Brytanii zapowiada się taka jak zawsze. Totalnie bez niespodzianek. Dlaczego? Bo w przyszłym roku do walki o stanowisko premiera staną jak zwykle 2 te same twarze. Jeden z nich totalnie nie rozumie, jak można nie być miliarderem i przez wszystkie problemy w życiu nie przebijać się pieniędzmi. Drugi natomiast nie do końca potrafi zdefiniować pojęcie kobiety. No więc skąd ta niska frekwencja podczas wyborów samorządowych? Bo nieważne, które ugrupowanie wygra, kraj przez kolejne lata i tak będzie walił pokłony do ustaleń Światowego Forum Ekonomicznego. Natomiast nowa demokracja, zwana demokracją 2.0, nadal polegała będzie na masowaniu jajeczek mniejszościom etnicznym. Co poszło nie tak i dlaczego ludzie stracili zaufanie do rządu? Zastanawia się obecny premier Rishi Sunak. Ocierając pot z czoła grubymi milionami, Rishi nie do końca zauważa, jak uśmiecha się przeciętny obywatel Wielkiej Brytanii. A uśmiech przeciętnego obywatela Wielkiej Brytanii to jest dowód na to, że państwowa stomatologia dziesiątki lat temu zmarła śmiercią naturalną. 90% Brytyjczyków powie ci, że do czarnej jedynki, kiedy boli, łatwiej przyłożyć paracetamol za 1 funta, niż wierzyć, że jakikolwiek dentysta naprawi go drogą państwową. Zresztą nie tylko państwowa stomatologia na przestrzeni ostatnich 10 lat zniknęła z brytyjskiej mapy. Oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty albo w ogóle oczekiwanie na zabieg na tym etapie nie liczymy już w miesiącach, ale w grubych latach. Maj to kolejny miesiąc, w którym Wielka Brytania pobija kolejny ważny rekord. Kolejka pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty
dobiła właśnie do 7,3 miliona osób. Obecny premier przegapił również dziś fakt, że jego kraj, który jest energetycznie niezależny od Rosji, ma jedne z najdroższych cen energii na świecie. To znaczy, może ja czegoś nie rozumiem. Może jest jakieś logiczne wyjaśnienie na fakt, że na przykład Niemcy, które są bardzo zależne od Rosji, za 1 kWh na stacjach ładujących samochody elektryczne płacą 39 eurocentów, a niezależna energetycznie od Rosji Wielka Brytania niemal dwa razy więcej. Na pewno można jakoś logicznie wytłumaczyć fakt, że prąd w domu obłożony jest 5% podatkiem, natomiast ten na publicznych stacjach ładujących 20%. Na pewno jest jakieś logiczne wyjaśnienie i na pewno nie jest nim zwykła ministerska chciwość. No i w tych okolicznościach premier jest bardzo zdziwiony faktem, że ludzie, którzy nigdy na niego nie głosowali, nadal nie chcą na niego głosować. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Serwis VPN pozwalający omijać zabezpieczenia internetowe typu: proszę tu nie zaglądać, w tej części świata internet jest dla ciebie niedostępny. Nie? No to podtrzymaj mi VPN! Instalując Surfshark na dowolnym urządzeniu sprawiam, że w jednej chwili mam dostęp do stron i usług internetowych na terenie całego świata. W tym wypadku wystarczy, że przełączę swoje IP z brytyjskiego na amerykańskie i kilka sekund później cieszę się nieograniczonym dostępem do takich serwisów streamingowych jak Hulu, HBO, Star i generalnie wszystkim, co za oceanem najlepsze. I na tym nie koniec, bo Surfshark ma jeszcze dwie ciekawe zalety. Po pierwsze, to jedyny taki serwis VPN na świecie, który po zakupie pozwala na korzystanie z niego na dowolnej liczbie urządzeń. I tutaj nie ma żadnych limitów. Jeśli przykładowo masz piątkę rodzeństwa i każdy z nich ma telefon albo tablet, to jedna opłata pokryje wszystkie wasze urządzenia. Po drugie, jeśli na Surfshark zdecydujecie się jeszcze w tym miesiącu, to korzystając z linku w opisie i po wbiciu przy rejestracji hasła Zmywak otrzymacie 3 miesiące dodatkowej usługi za darmo. Z Surfsharkiem można pływać po całym internecie bezpiecznie, bez reklam oraz streamować z zachowaniem pełnej prywatności. Po więcej szczegółów, jak zawsze, wysyłam was do pierwszej linijki opisu. Jest jedna mała rzecz, która sprawiłaby, że szanse Zenka w przyszłorocznym konkursie pójdą lekko w górę. Problem w tym, że wykonanie tej rzeczy od dawna leży poza rządowymi kompetencjami. Wszystko, co należałoby zrobić, to chociaż minimalnie, chociaż jedną rządową nogą wrócić z powrotem do rzeczywistości i zmierzyć się z realnymi problemami tego kraju. Kraju, który, jeśli dobrze przyjrzeć się tłumowi obecnemu podczas koronacji króla, dość szybko i w dość krótkim czasie zmienia odcień z białego na ciemnobrązowy. Krajowi, który codziennie pyta, po co mi rząd i po co mi granice, skoro to pierwsze nie działa, a to drugie nie istnieje. A co w tej sytuacji robi Zenek? Zenek oczywiście winę zrzuca na kogoś innego. To przez wirus, to przez obostrzenia, to przez Putina, to przez sankcje, to przez brak prądu i gazu, to przez suszę, to przez powodzie, to przez brak wiatru. Zaraz, stop. Brak wiatrów i susze w Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie niczego lepszego na początku tego roku na stacji BBC nie słyszałem. Poważnie, w lutym 2023 roku ogłoszony mieliśmy kolejny, po zeszłorocznych wakacjach, narodowy stan suszy. Tym razem narodowe media próbowały wmówić wszystkim, że to, w czym brodzą, to wcale nie są kałuże i błota. No więc ciężko dziwić się wyborcom, którzy nie chcą głosować na rząd, który w 10 sekund wymieni 15 powodów, dla których kraj idzie na dno, ale nigdy nie obwini siebie. W majowych wyborach samorządowych obecna partia rządząca straciła ponad 1000 miejsc. To prawie 30% posiadanego dotąd elektoratu. Swoją drogą dziwię się i w zasadzie nie dziwię się, że tylko 30%. Sprzyjające rządowi media również głośno zapewniają, że te 30% to w sumie nic takiego. Wybory samorządowe to tylko wybory samorządowe, bo niczym nie świadczą. Na prawdziwy pokaz władzy trzeba zaczekać do nowego roku. To wówczas ludzie zaczną głosować na swoich reprezentantów w rządzie. I wtedy okaże się, która partia w tym kraju ma tak naprawdę znaczący głos. No więc słysząc takie zapewnienia, tylko domyślam się, dlaczego w brytyjskich szkołach nie zadają dzieciom prac domowych. Zbyt długo analizujący pewne zależności młody człowiek zacząłby przypadkiem łączyć ze sobą pewne fakty. Mógłby przypadkiem zauważyć, że tak miażdżąca utrata przewagi w wyborach samorządowych to tylko namiastka tego, co czeka obecny rząd w przyszłym roku. Odrabiający pracę domową młody człowiek mógłby zauważyć, że autobus, którym wesoło z górki pędzi w tej chwili rząd, tak naprawdę od dawna nie ma hamulców i rozpieprzy się o najbliższe drzewo. Na tym drzewie napisane będzie: obiecaliście Brexit, ale wyszło jak zawsze. Obiecywaliście rozwiązanie problemów z przemoczonymi kardiochirurgami, no ale to też wyszło tak jak zawsze. Jak słabym musi być kraj, którego główną kartą przetargową nadchodzącej kampanii wyborczej ma być dokładniejsze pilnowanie własnych granic? Słabe wyniki w wyborach samorządowych pokazują jedynie, jak bardzo Zenek odkleił nam się w ostatnich latach od rzeczywistości. Zamiast od początku skupić się na polityce zera nielegalnego dziurawienia własnych granic, ten na siłę pcha politykę zera emisji karbonu do atmosfery. Karbon? Nielegalna emigracja? To czarne i to... Zamiast ogarnąć strajki i upewnić się, że pensje w sektorze publicznym nadążają za krajową inflacją, rząd woli ogarniać wielkość emisji spalin emitowanych do atmosfery. Zamiast sprawdzić, dlaczego ludzie tak naprawdę strajkują,
Zenon szuka sposobów, jak ograniczyć ustawowo strajki. Ważniejsze od waszych wyższych wynagrodzeń są nasze niższe poziomy emisji. Drogi Zenku, mam w dupie twoje zero netto, kiedy moje miesięczne brutto na coraz mniej wystarczy. Ludzie na ciebie nie głosują, bo chcą prostych i skutecznych rozwiązań. Problem w tym, że Zenek od dawna ludzi nie widzi. I dlatego otwiera się na pomysły, które przeciętnego Smitha, zamiast inspirować, straszą. Nawet brytyjskie media od czasu do czasu płaczą, że koszty utrzymania wystrzeliły w górę jak ostatnia rakieta Ilona Muska. To nie koszty życia wystrzeliły w górę. To koszty lockdownów zapukały wreszcie do gospodarki i uprzejmie proszą, aby wreszcie za nie zapłacić. I zabawne, że od ponad roku wszędzie trąbi się o wysokich kosztach utrzymania. Ale nigdzie nie trąbi się o tym, że Anglia jest silnie i za przyzwoleniem rządu kolonizowana. Utrata ponad 1000 miejsc w wyborach samorządowych to zaledwie początek końca obecnej partii rządzącej. To, na co teraz patrzycie, to ostatni rok rządu, który tylko podczas jednej kadencji dał nam premiera do spraw straszenia chorobą, premiera do spraw upadku wartości pieniądza oraz premiera do stabilnego upadku na dno. Oczywiście nigdy nie mów nigdy. Z jednej strony pomyślałbym tak na logikę, że nie znajdzie się w tym kraju ani jedna osoba głosująca na partię, która od przynajmniej 3 lat spycha całe społeczeństwo w coraz głębszą biedę. Z drugiej strony, mieszkam w kraju, w którym ponad połowa ludzi głosowała na Brexit. Mieszkam w kraju, w którym ponad 7 lat temu ludzie uwierzyli i nadal wierzą w tak zwany czerwony autobus. Autobus, który obiecywał 350 milionów funtów tygodniowo na służbę zdrowia, wskrzeszenie potęgi wielkiego imperium brytyjskiego oraz maksymalną kontrolę wyspiarskich granic. No po to był Brexit, żebyś ty miał ciepło, a obcy zapukał zanim wejdzie. Dziś, a więc 7 lat później, rzeczywiście widzę ogromne zmiany. Głównie wzrosty w ilościach banków żywności, w ilościach osób, które do tych banków się ustawiają. Widzę wzrosty w cenach energii oraz zmarnagi. Obawiam się, Zenek, że każdy, kto jest w pełni władz umysłowych, po prostu nie pójdzie już więcej dla ciebie zagłosować. Szczęśliwie, apokaliptyczne wyniki głosowania udaje się mediom jak na razie pięknie wygłuszyć. Przez ostatnie tygodnie to nie upadły rząd i nie jego fatalna pozycja samorządowa są tematem numer jeden. W maju tematem nadrzędnym w naszym super nowoczesnym kraju była wiadomość, że wszystkim nam, ujeżdżanym wysokimi podatkami podwładnym, wybrano nowego króla. Tak, Zenuś, polityka polityką, ale tutaj mamy nadal system składający się z królów, książąt, księżniczek oraz podwładnych. No i tutaj na wyspach król to tak jak w bajkach dla dzieci, osoba obdarowana wyższymi atrybutami niż pozostałe istoty zamieszkujące ten sam kraj. A kto według was dał królowi te wyższe atrybuty? Ludzie zamieszkujący Wielką Brytanię wierzą, że angielski Bóg. Dobrze zrozumiałeś. Ten sam układ, który powstał w czasach polowania na czarownicę, z powodzeniem obowiązuje na wyspach do dzisiaj. Ale na tym nie koniec. Jeśli w Polsce popularne jest powiedzenie, że tylko śmierć i podatki są w życiu stałe, to podstarzały król podatkami nie musi się w ogóle przejmować. Chcecie przykład? Proszę bardzo. Nowy król przejął po zmarłej matce ogromny majątek. Między innymi nieruchomości warte 650 milionów funtów. Podczas kiedy my, pastuchy i prostaki, płacimy w takiej sytuacji 40% podatku od wartości nieruchomości przekraczającej 325 tysięcy funtów, dziadek Karol ma do zapłacenia okrągłe zero. Powoli rozumiem, dlaczego w brytyjskich szkołach tak mało uwagi przykłada się do matematyki. Przypadkiem ktoś obliczy, że Karol, który został królem, ominął właśnie opłatę w wysokości 260 milionów funtów. Karol dodatkowo zwolniony jest z podatku dochodowego oraz podatku od zysków kapitałowych. A dodatkowo z urzędu chroniony jest przed zarzutami o dyskryminację, rasizm i molestowanie ze strony własnych pracowników. Tak więc zasada wolno patrzeć, ale nie wolno dotykać w królewskiej rodzinie nie do końca obowiązuje. Na całe szczęście, oficjalna strona internetowa rodziny królewskiej zapewnia swoich poddanych, że królowie, książęta i księżniczki deklarują żyć zgodnie z literą prawa. To bardzo ważna deklaracja, drogi Zenonie. Prawo w tym kraju nie na wszystkich oddziałowuje tak samo. Szczęśliwie rodzina królewska deklaruje trzymania się dokładnie tych samych zasad, których trzymają się zwykli ludzie. Nie musi, ale chce. I deklaruje to do tego stopnia mocno, że jak sam widzisz, płacenie przez siebie podatków zamieniła w czynność nielegalną. Szczęśliwie natura nie znosi próżni. Brat naszego starego króla Karola, podstarzały książę Andrzej, zapłacił niedawno 12 ugodowych milionów funtów pewnej dziewczynie, której, jak zapewnia, nie zna. Nigdy nie widział jej na oczy, nigdy wcześniej nie mijał jej w tłumie i nigdy nie częstował jej królewską kiełbasą. A zapłacił jej te skromne 12 milionów funtów, żeby ona też tak uważała. No więc bycie takim boskim potomkiem królów w Wielkiej Brytanii to niezła fucha, nie? Pamiętajcie o tym, ilekroć ktokolwiek pochwali się wam, że dostał z pracy od szefa darmowy karnet na siłownię. Co? Nie, Zenku, nie słuchałeś.
To nie ty jesteś królem. Królem wszystkich ludzi w Wielkiej Brytanii został stary Karol po 70. I powinieneś się cieszyć, że jego koronacja związana była z wielką medialną orgią. Dzięki temu ludziom totalnie uciekł gdzieś fakt, że nikt o tobie totalnie nie chce już pamiętać. Majowa koronacja króla Karola zrobiła się medialna z jeszcze jednego powodu. Z perspektywy wolności słowa okazała się jeszcze jedną wielką brytyjską farsą. Tego dnia brytyjska policja postanowiła, że przypomni wszystkim czasy COVID-a i w kraju, w którym każdy obywatel ma prawo do protestu, odmówi obywatelom prawa do protestu. W dniu koronacji aresztowano ponad 50 pokojowo protestujących osób. No więc gdzie w 2023 roku znajduje się Wielka Brytania? Do określenia jej dokładnej lokacji użyłbym dwóch słów. Ale oba są na tej platformie zakazane. Zenek, a więc rząd Wielkiej Brytanii, to twór, którego ludzie od 3 lat mają zwyczajnie dosyć i zagłosują nawet na kubek kawy, aby odsunąć go od władzy. Oczywiście Zenek nie ma sobie w tym wszystkim nic do zarzucenia. To nie jego wina, że kopani po jajach ludzie nie mogą mieć dzieci. Podstarzały, bezrobotny Karol zostaje królem, bo podążający za nauką kraj uważa, że ma on boskie atrybuty. Ludzie, którzy mają prawo do pokojowego protestu, w tym roku nie mają prawa do pokojowego protestu. To znaczy, nie mają prawa do protestu, jeśli pracują dla służby zdrowia albo konieczność cieszenia się z nowego króla uważają za anomalię. No i podobnie jak w Polsce, nadchodzące w przyszłym roku wybory rządowe będą raczej dołujące. Jak zawsze skończy się jedynie na dwóch opcjach i już dziś wiadomo, że obie będą do dupy. To wszystko skończy się na wyborze pomiędzy lewoskrętną partią pracy albo odklejoną od rzeczywistości partią konserwatystów. No i ludzie dostaną wybór na zasadzie, w którym horrorze chciałbyś się znaleźć? Koszmarze z ulicy Wiązów czy w piątku 13? Chyba już najwyższa pora, aby brytyjskie społeczeństwo oprócz drewnianych łódek zaczęło brać z Francji również inne rzeczy. Na przykład wzorce, jak walczyć z wiecznie olewającą cię władzą. Niepokojący jest też fakt, że pamięć większości Brytyjczyków nie sięga dalej niż kilka tygodni wstecz. A wszystkie wyrządzone przez rząd krzywdy telewizja tłumaczy Putinem. No więc szkoda, że ludzie, którzy w przyszłym roku pójdą do wyborów, cierpieć będą na chroniczne zaniki pamięci. Bo ci, którzy nie pamiętają historii, zawsze skazani są na jej powtórzenie. Hej patroni! Ogromnie dziękuję za cały support, jaki miesiąc w miesiąc wysyłacie w kierunku naszego kanału. Grzebiąc ostatnio w pudle ze starociami, znalazłem coś, co 3 lata temu dosłownie uratowało nam wszystkim życie. Patrzcie na to! Zachowaj dystans! Nawet nie chcę myśleć, gdzie byłby dziś współczesny świat, gdybyśmy nie podążali za tak fachową poradą ze strony lekarskich elit. A menadżerami benefitu, osobami, które ze swoich kont bankowych przelały najwięcej w tym odcinku są Łukasz & Karol, Roof Done Right LTD, Grzegorz Włodarczyk, Adam Pietura, Paweł Gruca, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Janusz Pazgan i Mariusz Haczkiewicz. A na koniec krótka obserwacja na temat cenzury w mediach. Jeśli żyjesz w kraju, w którym ujawnianie przestępstwa jest przestępstwem, to wiesz, że rządzą tobą kryminaliści. Do następnego!